18 stycznia na balu maturalnym bawili się uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego. Zgodnie z tradycją nie zabrakło balowych kreacji, butów na wysokich obcasach i przede wszystkim czerwonych podwiązek. Wszystkich obecnych przywitał Stanisław Stefańczyk, dyrektor 1. Liceum oraz Mirosław Król, starosta powiatu świdnickiego. Po oficjalnym przywitaniu uczniów, grona pedagogicznego, gości oraz rodziców, tegoroczni maturzyści zatańczyli poloneza. Następnie odbyła się część artystyczna. W tym roku uczniowie przygotowali pokaz mody zainspirowany strojami swoich nauczycieli. Tej nocy nieważny był stres maturalnych przygotowań, zamieszanie z wyborem studiów czy nieprzespane noce nad książką. Liczyła się tylko świetna zabawa.